Halo, witam, jestem Marcisław, jesteśmy w tym momencie w drugiej krypcie kapłana. Oh shit. Jestem w miejscu, w którym ostatnio odechciało mi się wejść dalej. O, już wiem dlaczego, już pamiętam. Widzę, że nie muszę tędy przełazić i to nie ma w zasadzie większego sensu, żebym lazł tędy. Czy ja żyję, czy nie? Po prostu rzeczy mi się przewracają. Bywa. Tutaj idziemy po prostu drzwiami, jak człowiek. I czy tutaj czasem nie jest kolejna pułapka? Jest. A, chwila, tu jest po piersie. Mikstura leczenia, pochodnia. Jeszcze sprawna? Ej, on miał fajne rzeczy jakieś. Chyba. Co on mógł mieć? Nie mam pojęcia. Dobra, to nie jest ważne. Jak będę bardzo ciekaw, to sobie sprawdzę na nagraniu. Heal of... Ej, tu jest dziura. Znaczy, tu jest... Skarb. Piratów! Czy ten kryształ antymagii zabiera mi możliwość otwarcia tej skrzydła? Nie, no, ona nawet nie jest zamknięta. Skrzydło Tytana. Jaki fajny mieczuch. Mieczysław. Ej, na serio fajny. Ej, to chyba nie są kryształy antymagii. Chyba. Nie są interaktowalne, a zazwyczaj są. Aj, teraz wyjdę tam obok jaszczurek. Wyciągnę dźwignię. Posmakuj mojej oręży! Zazwyczaj da się przeciwnika pieprznąć za pomocą tego. No, atakami da się pieprznąć przeciwnika, który nie jest zalokowany, ale kontry nie da się wykonać, mimo że no, powinno. Come on. Posmakował mojej oręży. Przydałby się nowy pancerz. Tu gdzieś łaził drugi ciul. Jesteśmy z powrotem w miejscu, gdzie próbowałem skakać i to nie był dobry pomysł. Co on tak nagle zwolnił swoją łapę?
Bardzo nie chciał, żebym go trafił w animację, więc sobie ją zmienił na poczekanie. Kurna! Ej, jak tu jest wyjście? O, da się dezaktywować pułap Kersa. Miło. Czyli mogłem go pociągnąć za pomocą telekinezy? O, mikstura. Jak to se stoi? Na płask. Silne leczenie magiczne. Pierścień żywota. No to gdzie ja jestem? A, tutaj na pięterku. Co? Czy chciałem zacząć cofać, ale to ma taki gówniony hitbox. Myślałem, że jak lekko zgrejzuję, to będzie spoko. Nie było. Co ja mogę zrobić? A, tam jest dźwignia. Zobaczę jeszcze od drugiej strony, może da się tam przejść od tyłu. Był ten. Ten tu, o. Ten on. Tu jest. Bo wyskakuje z punktu mojego, że ja jestem punktem zero, od którego spawnują się rzeczy, czy co? O, dwie skrzyżowane pochodnie. Bo on wyłazi mi spod nóg, robi fikołka, wskakuje do sarkofagu i że niby tam siedział cały czas. Nie, nie siedział, widziałem go. Czyli nie tędy. Tu musi coś być. Telekinezjusz. Dźwignią. Kurwa. Chyba, że jak ją pociągnę. Tak, to się otworzy, ale też się pułapka z powrotem uzbroi. W ogóle doszło mnie ostatnio, że kompletnie zapomniałem o tym, że istnieje blokowanie. Na swoją obronę mam zepsuty prawy guzik myszki. Lewy w sumie też. Ej, tu nic więcej nie było? Puste, gówniane pomieszczenie, ja cię kurde. Tam wszystko, co tutaj chciałem, możemy się wynosić. Chyba. Mam miecz tytanów. Czy to jest to, czego potrzebuję? Potrzebuję jeszcze zbroję, hełm i... czapkę. Chyba. To byliśmy. Mapa regionu. Czy jest to coś jeszcze? Gdzieś powinien stać. O, tu jest.
ołtarz na popiersie. Chyba mam dwa. Nie, nie mam. Mam tylko jedno. Gdzie jest drugie? Urwał. To się nie liczy. To nie da się wejść? Wygląda jakby się dało. Jest tam bestia, która na mnie warczy. Gronie jajuj. No nic nie jest interaktowalne. Co za żulszit. I po mapie nie widzę, żeby tam... A nie, chwila, nie. Jest tam przejście. Gdzieś tędy. Chyba. A może dołem? I tam jest mikstura. I kto normalny by po miksturę używał telekinezy? Nie da się po nią wejść normalnie. Nawet jeżeli to jest duża mikstura lecznicza. Kurde, telekineza jest droga. To się nigdzie tutaj nie łączy? Tak. A. Bo ja nie pomyślał, że można się obrócić. Tu jest przejście. Są szczurki. Potraktujemy taką kulą lodu. To nie robi im nic. Czemu podczas robi ten gówniany blok? Zgadnijcie, kto nie zapisywał od dawna. Ten gość. Najpierw się rozejrzę wokół. O, tu można wyjść gwoździkiem. Taki rodzaj przyprawy. Dobra, zabijmy ich jeszcze raz. Tym razem na poważnie i naprawdę. Na śmierć. Jebane jaszczurki oszukują. Frajerach. Jakby to powiedział pan Bezi tu nowy. Easy, easy, easy. Robiąc takie ruchy ciałem. Uch!
Zapis zrobiłem tak, żeby inercja mnie nie wrzuciła z powrotem na to gówno? Proszę? Bo jest szansa, że jestem głupi. O Jezu, przeżyłem. Jak unicestwić tego cymbała? Coś czuję, że się nie da. Jak ona w ogóle działa? To nie jest płytka naciskowa. Jakby była, to by była, no... bardzo łatwo niszczalna. Tam coś jest może? Dźwignia. Gra trochę polega przez 3/4 rozgrywki na jednej sztuczce. O, nie umarły popiołak. Wszystko jest kurwa ode mnie szybsze. Jeden popiołek. Ej, wiem gdzie jestem. Easy. Jakim prawem to nie zadziałało? O, tu nie było nic. Dobrze zmarnowany czas. Potrzebuję po piersie. Tam muszę się pewnie przelewicować. Mam w ogóle jeszcze lewitację? Mam 6. To dość sporo. Jeszcze mogę używać. Dałoby się stąd skoczyć. Patrzcie. Prawie. Jeszcze tylko troszeczkę. Tu jeszcze jest? Ej, nie wróciłem się... Kurwa, wróciłem się na początek. Bez skarbu, po który tam w ogóle polazłem. Łażę w kółko. I nawet nie wiem, czy jeszcze muszę tutaj łazić. No chyba muszę, skoro jest ta główna brama i ona jest cały czas zamknięta. Nic dziwnego, że jest w sumie nieotwieralne to przejście, bo tutaj pod tą półką nic nie ma, a tam powinno być przejście właśnie. Spróbuję stąd? Może tak, żeby się nie wyjebać po drodze? Trochę imperatywne, żeby się tam dostać. Jeszcze raz. Jum! Prawie! Ostatnia próba i zrobię to normalnie. Naprawdę?
No chyba i on, chyba naprawdę. Kurwa. Jakbym miał akrobatykę taką prawdziwą, taką, która pozwala biegać jak zwierzę. Nad tym głębiej zastanowić, no to naprawdę Risen to jest w sumie taki jakby gotik, ale bez tych części, które sprawiają, że gotik jest fun. Tym razem mnie nic nie zabije. Nawet ty gnidę. Do rzeki, w której twoje miejsce. Popierny gorylu. I ciul. Razem nie tą stroną. Ciągaj dźwignię. Wait a fucking minute. Tu jednak jest przejście. Szkoda, że to jest kutas skrutas. Gdzie jest jakaś dźwignia? Tam jest po piersie, ale nie mogę go złapać telekinezą przez bramę. Urwał. Czekajcie, bo chyba mam atak. Bo było miejsce na przemianę w łodzika kawałek stąd. Stwierdziłem, że tam pójdę kiedy indziej. Pochodnie złapał. Kurwa idiota. Wylazłem tutaj zza zakrętu. Dobrze myślałem, ale nie w ten sposób. Ale tamto poprzednie miejsce też wypadałoby pamiętać. Ile? Ile on napierdala? Czy moja zbroja jest zbugowana, tak jak kiedyś miałem zbugowany pancerz w Stalkerze? Z jakiegoś powodu zbierałem bardzo na potężną zbroję w Stalkerze, chyba ze wpryć... Nie, Clear Sky. No, zbierałem na bardzo fajny pancerz i potem się okazało, że on się jakoś tak dziwnie szybko psuje. I wcale nie jest aż taki dobry, tylko sprzedałem, kupiłem inny. Po jakimś czasie się przerzuciłem z powrotem na ten sam i no, miałem wadliwy model. Co? Okej, czyli mamy plus 2 levelki do toporów. Możemy levelować topory teraz.
i wraz z końcem gry mieć maksymalny level w te dziadostwo. Okej, już mam w dupie tego łodzika. Ej, czy ja znowu nie mam popiersia któregoś? Nie, dobra, po prostu z jakiegoś powodu były zestakowane? Właśnie trzymałem guzik, on zrobił dwie kontry. Widzicie? No, muszę tą myszkę w końcu rozłożyć na części i wymienić części, ale muszę najpierw może kupić te części. Myszka za 400. Dobra, trochę mniej kosztowała, bo z outletu. No. Arcybiskup pokonany. Jest tarcza władcy tytanów. 2 z 5 rzeczy można stąd wyjść. Przez to, ile cięcia tutaj pewnie było, to ja może bym... Kolejny arcykapłan? Czego oni zadają taki fajny damage, a ja nie? Miał żuży bursztyn. Nie wiem, po co się tym bawię, skoro mógłbym już się stąd teleportować. Tutaj nie ma żadnych klejnotów antymagicznych. Wziął i mnie zamknął. Kutas. No, teleportujemy się stąd do obozu bandytów. A tam pieprzniemy sobie 2 levelki w topory. I bloody hope Madame Sonia's brothel is still standing. I've really missed that place. Cool. I want to improve my fighting skills. Topór 2. Train me how to fight with an axe. Right. To make a stronger attack, you have to put your whole weight into the blow. Then, if you break bones with the impact, the fight's as good as yours. But be careful. You need a lot of room for a blow like that. So make sure you aren't standing toe to toe with your opponent. What if the blow gets parried? Parried? You'll knock your opponent's weapon aside so hard, he'll be lucky if he can hang on to it. And he'll be vulnerable. So seize the opportunity. Okej, topór trzeci, czyli poprzeczne cięcie. Train me how to fight with an axe. That's a formidable weapon you've got there. People respect it. Opponents will be very wary at first, but after a few swings, they'll think they've got the measure of you. So you've got to learn to vary things a bit. Try hitting them from the side, as well as just attacking front on. Or you can use a combination of lateral blows to really take them apart. How do I do that? Simple. Use the momentum of the first blow to land a second lateral blow right after it. I 4 level daje nam przerywanie ataku przeciwnika. Co? Przecież tak to działa normalnie. Kontra po prostu przerywa atak przeciwnika. The fuck. Albo to są jakieś błędy w tłumaczeniu, albo gra jest tak źle wytłumaczona, jak to tylko się wydało. Okay, nie założę tych fajnych elementów, bo nie. I need Ursagor's armor. Nie mogę założyć topór. I topór mamy na 3 level. Założę 1 pierścień walki toporem. To mi daje 4 level. Możesz wykonywać ataki, by przerwać kontrataki, by przerwać ataki przeciwnika. Potem możesz łączyć więcej kombosów. A potem możesz trzymać broń zaliczającą się do kategorii toporów w jednej ręce. Co?
Muszę w takim razie polewelować topór jeszcze raz. Jeżeli nie, serio, da się używać toporu, tak jak miecza jednoręcznego. Czyli mógłbym w sumie już przestać wtedy levelować to drzewko. To byłoby zabawne. Co jest? Dobra, następny przystanek. Znowu na górę, tylko tym razem trzeba je przejść naokoło. Chyba. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten ostatni tutejszy... cokolwiek, element pancerza. Dung. Quest mówi, że gdzieś w tym kierunku. Gdzieś tu. Jeżeli tu, to pewnie stąd bym miał wejść, ale pójdę tędy. Więc będziemy może na miejscu tam, gdzie byliśmy ostatnio. Tu jest ta świątynia. A tutaj była zapomniana, mało dyskutowana cywilizacja ogrów. Tam jest nic, a tu jest ogr, któremu mogę spuścić w pierdę. Do levela jeszcze sporą. To jest kolejne zejście, takie łagodne. Ej, tym dałoby się tutaj po prostu włazić? Na to wygląda. Co tu kur... Ot tak? Może nawet dałoby się zrobić nalot bombowy na Dona przez jakąś dziurę w balkonie. Co nie? Byłoby cool. Tu jakaś ambona stoi. Na cholerę. Dzikuś, piesek truflowy. O Boziu. Wielki, gdzie ja kurna jestem? U, ogrzy korzeń. Możliwe, że pojawi się broń, która będzie wymagała te 10 punktów siły więcej niż mam. Mam 110, a aktualnie najlepsza broń, znaczy najcięższa broń, ten młot tytanów, wymaga 100. Robi się niebezpiecznie blisko. W razie co mogę to zrobić? Mam chyba jeszcze sporo składników. Bo na co innego by je wydawać? Kurwa. Lewo, prawo, prawo, lewo. Wilk! To po tych terenach wyspy łazi z karawanami. To jest mikstura zręczności. Warto wiedzieć. I kufer ze skarbem. Prawo, lewo, lewo, lewo. Prawo, lewo, 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 prawo, lewo. Prawo, lewo, 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 prawo, prawo. Przez to, że za każdym razem, jak popełnimy błąd, łamie się wytrych, jest tak chujowo. Jak stąd skoczę, to co się zabije. Czyli trzeba będzie łazić naokoło, a to jest strasznie duży kawał drogi.
Ja nawet nie wiem, czy czasem tutaj nie skończymy w takim razie na dzisiaj i po prostu tam się zobaczymy już w kolejnym. Gdzie ja jestem? Ten kapelusz wróżki, on chyba jest do zręczności? No, do zręczności. Ktoś musiał tą część wyspy wyrzeźbić, a tu się nic nie znajduje. Może poza rzadkimi roślinami, ale to jest serio takie miejsce w wyspie, gdzie nie ma nic. A, dobra, nie. Wróciliśmy na ścieżkę. Ej, to cool. To w takim razie tam pójdziemy i naokoło całego tego wybrzeża i znowu wrócimy do miejsca pochówku arcykapłana. On w ogóle był martwy, czy też nieśmiertelny? Lore tej gry jest dziwne. Dobra, będę złaził tam i widzimy się przed samym wejściem w kolejnym. Więc no, z Bogiem i trzymaj się tam w tej Polsce. A kto to tam łazi? Pogadamy z nią? Pojutrze.